lat przepracowałam w zakładach włókienniczych imienia Marchlewskiego. Marchlewski splajtował, poszłam na bruk. Po co pani mi to opowiada? Bo chcę od pana pożyczyć pieniądze. Czy jestem kasa zapomogowo-pożyczkowa? Nie. Czy ja wyglądam na bankiera? Tak. Dziękuję. A była pani w banku? Byłam. Jestem bezrobotna. Bank mi nie pożyczy. To znaczy, że ja mam być tym osłem? Absolutnie nie. Dziękuję. A jak ja mam gwarancję, że odzyskam swoją gotówkę? Jak rozkręcę interes. Jaki interes? Gastronomiczny. A jak interes pani nie wypali? To mam pod zastaw. Co? Domek letniskowy i piękną działeczkę. O, to zmienia postać rzeczy. Musimy porozmawiać. Coś ci powiem, kociotko. Gdybyś miała no te 20 lat mniej, nie musiałabyś mi nic dawać pod zastaw. Witam. Przyniosłem pani piękny bukiecik jasminów. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dawno od mężczyzny nie dostałam kwiatu. Nie słyszy pan, jaki deszcz pada. O, grzmoty. Nie wypuszczę pana. Mogę pana poczęstować kieliszeczkę. Odrobina alkoholu panu nie zaszkodzi. Odrobinka nie. Jakiś pan, panią. La, 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 la. Łódka się na palibu jaj, ona trzyma go za taram, ta-da-da-da-da-da-da-dam, z dala słychać gwizdy, gwizdy, ktoś, ta-da-da-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-dam. Wiatr mu na wioliści kupę, biedak, ta-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-dam. Do widzenia, pani Selineczko. Do widzenia. Panie Romanie, znakiem tego jesteśmy umówieni. Tak, oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Wybacz mi drzewo. Tak, to. Słucham. Roman. Tak, pani Celino. Będę jutro. Do widzenia.
Szefowo, który pani kranik woli? Ten czy ten? Bo ten lepiej mi wchodzi. Bo jest większy i grubszy. Właśnie o to chodzi, że on jest mniejszy i cięższy. I dlatego mi lepiej wchodzi. Szefowo, a ma pani silikon? Silikon, silikon? O co panu chodzi? Silikon dla pani rzecz nieznana? Niech pan sobie odpowie sam na to pytanie. Panie Romanie, nie zleci pan na mordę? Spokojna głowa. Dziękuję. Proszę bardzo. Piękny jest. Wykończyliśmy Romciu. Romeczku? Przepraszam. Ale zwracam się do pana, że jest pan dla mnie per pan i zawsze będzie pan dla mnie panem, no. Pan dla mnie też będzie panem. No dziękuję. A chciałabym się pana coś spytać. Słucham. Czy miał pan żonę? Żonę? Chyba tak. Tak. Raczej tak. Raczej? Czy tak, czy nie? To tak, czy nie? Tak, tak. Tak. Ile długo? 3 lata. A, 3 lata, 3 lata. Aha, 3 lata. No, dobrze. 3 lata. Krótko. 3 lata. A ja 10 lat się męczyłam ze swoim. Jak to się skończyło? Skończyło się, że po prostu popełnił samobójstwo. Powiesił się? Nie. Tylko położył głowę pod ten dalekobieżny pociąg. I tak to się wszystko, panie Romanie, skończyło. Tak to jest, tak to jest. No i już tak to jest. No. Tak? Tak czy nie? Gacek! O! Gości nie przyszli i nie przyjdą. Widocznie tak. Nie odpowiada. Sama sobie dogodzę, naleję sobie piwka.
dziewiąte. Raz piwo. Duże. Jasne. Trzy sześćdziesiąt. Trzy sześćdziesiąt. Dziesiąte. Piwo. Duże. Jasne. Trzy sześćdziesiąt. Dziękuję. Budeczko? Od kurczaczka. Ma. Ale to za gorące. Słoneczko. Peniu się pies. Dwadzieścia dwa i 43. Tak. Cześć. Trzymaj się. Dzień dobry, pani Nadleśna. Słucham pana, panie Romanie. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie, pani Nadleśna. Ja nie mogę się na dłużej drzew. Dlaczego? Pani Nadleśna. Ja mówię z ręką na sercu, ja kładę na ten przykład brzozę i czuję, że ją to boli. Wierzba stęka, osika płacze, trzęsie się. Co pan pieprzy, panie Romku? Zgroza. Panie Romku, dużo pan pił ostatnio. Pani Nadleśna, ja alkoholu nie używam od 3,5 miesiąca. Nawet pod postacią czekolady. No cóż, panie Romanie. Chętnych do pracy mam mnóstwo. Ale ja za tę robotę dziękuję. Ja do tej roboty się nie nadaję. Szkoda. Do widzenia, pan. Do widzenia, pani Nadleśna. Do widzenia. Ślimaczku, ślimaczku, po co żeś tu przyszedł? Czy masz mi coś do powiedzenia?
Dziękuję. Panie Romciu, niech pan pije i zakęsza. Lubi pan ostre? Tak. Nie tylko flaki. Ach, to przyjemność patrzeć na takiego mężczyznę, który ma taki apetyt. Nie, przepraszam. No i jak pani Wselenko, kręci się interes? Widzi pan, jak się kręci. Gorzej jak tragicznie. Ludzie nie mają pieniędzy. Pani Celineczko, pani potrzebna jest reklama. Tu nikt nie wie, że pani tu urzęduje. Pies z kulawą nogą nie przyjdzie. Święte słowa, panie Romanie, święte. A wiatraczek zrobi się. Będzie lepszy. A wie pani, że pani jeszcze czegoś do szczęścia brakuje? Czego? Ma pani za plecami morze, plażę strzeżoną. Przydałaby się jakaś tablica informacyjna. Dobry pomysł, panie Romanie, dobry. Bardzo dobry pomysł. Mać, nie chce się w ogóle bić tym drewnochronem. Nic. Nie mogę odmoczyć tego wszystkiego. O. Szczotka też ujawarta. Ojejejeje. Ale to bolesne strasznie. W ogóle tragedia. Życie. Gaculek! Gacuś? Najdroższy jest to. Gacek! Spoko! Gacuś! A ty masz w dupie wszystko. Słoneczko.
Pan Roman. Pan Roman. Może tak być. Panie Romciu, pan jest dla mnie po prostu geniusz. Należy się panu duży browar na koszt firmy. Cycuś, pani celneczko. Tego żaden huragan, żadna zawierucha nie wykończy. Pani sama tak ślicznie wymalowała te stoliki na żółto? Nie, panie Romciu. Było dwóch malarzy, nie mieli kasy i się zrewanżowali w ten sposób. Zastanawiam się, czy nie pierdyknąć na żółto całego barku. Jak pan na to się zapatruje? No, muszę pomyśleć. Niech pan myśli, bo to jest poważny problem dla mnie. Czemu nie? Żółty. To piasek. Piasek to plaża. Plaża pasuje do morza. Geniusz. Pan Waldek? Bar pod Münken z tej strony się kłania. Złociutki, czy ma pan flaczki? A browar? To jesteśmy umówieni, jak zwykle. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzień dobry, pani Celinko. Dzień dobry, panie Waldku. Ale ma pani tu pięknie, jak w raju. Bardzo pięknie. Przywiozłem flatki i piwko. Proszę bardzo. Oj, ciężko, panie Waldku, ciężko. Pani Celinko, bo pani jest potrzebna męska ręka. Od kiedy to się ręko nazywa? Ależ pani Celinko, no przy takich płucach i ma pani jeszcze problemy. Nie mam żadnych, panie Waldku, nie mam. Wie pani Celinko, ale jakby coś, to by mnie odmówił. Ma pan taką piękną żonę i jeszcze panu mało. Mnie? No pani Celinko, czy ja coś mówię? No, panie Waldku, biorę się za te flaczki. Zaraz, chwileczkę, jeszcze pani mi podpisze tylko fakturę. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie i miłego dnia. Ah!
Tak więc nawet bym przestrzegał pana posła Rokitę, panią minister, przed jakimiś kontaktami osobistymi, bo na zasadzie krakowskiej galanterii szarmanckiego zachowania wobec damy, no bo to mogło być odczytywane jako sprzeniewierzanie się regułom przesłuchania. Według reguł sztuki organ przesłuchujący, czyli komisja i mandatu pan poseł Rokita w trakcie przesłuchania okaże pani tę dokumentację i będzie pani, zapoznawszy się nią na bieżąco, ile pani będzie na to czasu potrzebowała na zapoznanie się z tym tekstem, odpowiadała na pytania pana posła i odnosiła się do tego dokumentu. Także nie mogę niestety pani pomóc, ani komisja nie może pomóc we wcześniejszym przetarciu drogi do tej dokumentacji. Dzień dobry, pan Stasio. Bar pod Młynkiem się kłania. Słociutki, szambo pełne. Panie Romciu, życzy pan sobie przyostrzyć? Chce pani mnie wykończyć tak jak szewczyk dla Czepka Wawelskiego Smoka? Szewczyk to imię czy nazwisko? Szewczyk to zawód, a dratewka to ksywa. Zaraz, smok się sam wykończył, wyżłopał wodę z Wisły i rozpękł się z hukiem. Mnie to właśnie w tej chwili grozi, te pani flaczki są naprawdę bardzo ostre. Panie Romciu, pomoże mi pan wstawić i ustawić beczkę piwa? Pełna? Pełna piwa? Pełna, ciężka cholernie. Już się robi. Pani Salinko, pani potrzebna jest męska ręka. Wie pan, że nie będę malowała barku? Doszłam do wniosku, że żółty będzie bardzo bił po oczach i płoszył mi konsumentów. Tak mogłoby być. Lepiej nie ryzykować z żółtym. Przepraszam. I beczkę żeśmy załatwili, panie Romciu. Nie, panie Romaj! Co pan robi?
dobry, słucham pana, co podać? Piwko poproszę. Beczkowe? Nie, puszkowe. Pyszne beczkowe polecam. Nie, poproszę puszkowe. Polecam. Proszę puszkowe. Co pan kocha, to puszkowe? Kobieto, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o aluminium. Co pan jest, metalowiec? Kobieto, nie bądź taka dowcipna. Ja w tej chwili będę bił tutaj rekord świata. Ty wiesz, kobieto, ile ja muszę wypić, żeby odzyskać kilogram aluminium, które kwalifikuje mnie do księgi rekordów Guinnessa? Widzę, że to poważna sprawa. Muszę uzupełnić zapasy. Panie Waldku, mam ciekawego klienta. Potrzebuję browar w puszkach. Ile pan pierdolnie? Jak pan przewiduje? Proszę pani, jedna puszka to jest pół litra. Na kilogram wchodzi 60 puszek, czyli 30 litrów. Razem to 60 puszek, proszę. No panie kolego, zwiększ pan tempo, bo nie wyrobisz pan się w czasie. Wal pan jedno po drugim. 15. Szanowna komisja potwierdza. 16. Przepraszam wielce szanowną komisję. Czy mogę wyjść na stronę? Wysoka komisja wyraża zgodę. Coś za długo leje. No, wysoka komisjo, po 16 piwach to ma prawo. Pójdę, sprawdzę. Nogę skurkowaniec. I z rekordu nici. Jak tu wierzyć ludziom? Wszędzie tylko oszustwo, złodziejstwo, bandytyzm i kombinacje. Takie czasy nastały, wysoka komisja. Takie czasy. No to kiedy idziemy w krzaki na maślaki? Pan jest niemożliwy, panie Waldku. Czy pan coś łyka? Jakieś kropelki czy dopalacze? Poproszę dwa razy flaki i dwa razy piwo. Czyś to chujała, kurwo głupia? Ja w ogóle nie chcę, żebyś ty mówiła do mnie. Panie, niech pan uważa, bo pana też zmieszam z błotem.
Panie Romciu, nie przeszlibyśmy się na plażę? Preferowałbym ciepłe łóżeczko. Dymanko? A wie pan, że ja też myślę o panu. Z nikim nie było mi tak dobrze, jak z panem. Okropny problem mam. Jaki? Dwóch typków z podciemnej gwiazdy przyszło i domagają się haraczu. Z nimi trzeba ostrożnie, bo oni są z mafii. Zawsze się coś trafi. Tak, wczoraj było tak pięknie. Chwilkę poczekaj. Halo? Tak, Tomek? Nie, kochany, nie mogę teraz, nie mogę. W poniedziałek będę u ciebie. W poniedziałek, dobra? O! No dobra. Co możemy dostać? Czy coś witam, gorącego? Witam Państwa. Coś gorącego dała Pani nam? Flaczki mleczne. O, bardzo dobrze. Dwie porcje. No i piwko oczywiście takie, wie Pani. Paskudne to lato, Pani Celinko. Ale za to jodu dużo. Czujecie to Państwo? O, ha, ha.